Po raz kolejny w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem odbędzie się wydarzenie, które na stałe wpisuje się w mapę eventów Częstochowy. Do hali sportowej przy ulicy Żużlowej zjadą się gwiazdy sportu, estrady, telewizji i wiele innych osób. A wszystko to na zaproszenie Jakuba Błaszczykowskiego. Agnieszka Radwańska, Joanna Jędrzejczyk czy mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik. To tylko kilka osób z tych, które 28 grudnia zjawią się w hali sportowej Częstochowa. Oczywiście nie zabraknie też głównego bohatera tej imprezy, czyli Jakuba Błaszczykowskiego. Oprócz tych gwiazd, które są, które nam potwierdzają, które już były od kilku lat z nami, dochodzą też i nowe. Tak jak powiedziałem też wcześniej, nie miałem na tym etapie aż tylu potwierdzeń tych gwiazd. Mówię tutaj głównie o tych, którzy już do nas przyjeżdżali, bo prawie że w 98% wszyscy mi potwierdzili z tych, co byli. Co świadczy o tym, że dobrze się u nas czuli, świetnie bawili, więc chcą wrócić, ale dochodzą też nowe, jak między innymi Bartek Zmarzlik, czy naprawdę kilka mocnych nazwisk, Jacek Krzynówek, więc no, tylko się wypada cieszyć. Wydarzenie będzie się składało z turnieju piłkarskiego gwiazd oraz części koncertowej, gdzie wystąpią najbardziej znani artyści sceny hip-hopowej w naszym kraju. Cała ta impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie współpraca na linii Fundacja Miasto. Bardzo dziękuję właśnie z ramienia Fundacji, bo naprawdę jeśli chodzi o miasto i współpracę z miastem, jest to na wysokim poziomie. Nie mamy tutaj kompletnie żadnych oporów i problemów w jakimkolwiek aspekcie, co jest też bardzo ważne, tak? Wręcz przeciwnie, miasto otwiera się na współpracę i pomoc, co powoduje to, że no, pracuje nam się łatwiej, a też poszerza jakieś horyzonty do jeszcze lepszej organizacji. Miasto będzie miało również swojego przedstawiciela na boisku. Będzie nim zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek, który, jak sam mówi, intensywnie przygotowuje się do tego występu. Oczywiście, jeszcze przed taką publicznością tu będzie na pewno około tam 7 tysięcy ludzi i wszyscy przyglądają się, w jakiej będziemy formie. No, pracuję nad tym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogę tylko zapewnić co do jednej rzeczy, na pewno dam z siebie wszystko. No, próbuję już czwarty rok strzelić tą bramkę. Jestem tak blisko, ale może akurat w tym roku się uda. Nie jest to takie proste, jednak to są reprezentanci Polski albo zawodowi sportowcy i oni tylko udają, że to zabawa, a grają zupełnie na poważnie. No, ale taki jest sport, spróbujemy w tym roku. Zabawa to jedno, ale najważniejszy jest cel tego wydarzenia. A ten z każdym rokiem pozostaje niezmienny. Pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Cel jest taki, że te pieniążki nie będą małe. To będzie naprawdę pokaźna suma i staram się wspierać szeroką gamę dzieciaków, które potrzebują tej pomocy, więc tak naprawdę idzie to już w setkach, więc taki jest cel tej imprezy, że te pieniążki, które zostaną zebrane właśnie, pomagają nam w kolejnym roku i wspieramy wszystkich tych dzieciaków, które teoretycznie rzecz biorąc mamy we wnioskach. Biletami wstępu będą cegiełki w kwocie 40 zł, które można kupować na dwa sposoby. I stacjonarna, i internetowa. Stacjonarna planowana jest od 6 grudnia w trzech miejscach, czyli to jest Klub Tori, i Pub Stacherciak i Kosmo. To są trzy miejsca stacjonarne, do tego dochodzi internet, czyli kultura i rozrywka, tam można nam naszą cegiełkę nabyć, ale także poprzez wpłatę na fundację, na konto fundacji z wpisem odpowiednim, że to jest cegiełka na świąteczne granie i później te cegiełki w dniu imprezy są do odebrania. Ale tutaj od razu zaznaczam, że ten przelew na to konto jest tylko i wyłącznie do świąt. Po świętach już tego nie będziemy prowadzić.